Zaśpiewamy pieśń wnet nadejdzie dzień, i dzięki temu, co wspominaliśmy przed chwilą, i wspominamy, e, dzięki temu mamy, e, przyjdzie, nadejdzie dzień, gdzie, e, gdzie ustanie śmierć, stanie płacz, a gdzie e, wypełni nas, będziemy wypełnieni radością, pokojem, sprawiedliwością i miłością. I teraz to wyznajmy, i z tą nadzieją. Chodźmy każdego dnia, ufając, że wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy króla chwał. Pierwszego czasu rozmyślam, zastanawiam się nad treścią Psalmu 107. I oczywiście ja dzisiaj nie będę omawiał Psalmu 107, ale, ale chciałem tylko przeczytać trzy pierwsze wiersze. Psalm 107 jest takim psalmem dla człowieka, który potrzebuje Bożej pomocy. Mówi o różnego rodzaju ludziach, buntownikach, lekkomyślnych, dumnych, którzy znajdują się w różnych sytuacjach, ale gdzieś tam w pewnym momencie przypominają sobie o Bogu. I Bóg daje się im znaleźć. To jest ta dobra wiadomość. Bóg pozwala im się znaleźć. Czytamy tak od początku, wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Niech to powiedzą odkupieni przez Pana, ci, których wykupił z ręki gnębiciela, zebrał z przeróżnych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i z południa. Wierszu szóstym. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a on wyzwolił ich z pognębienia. Biblia warszawska nadaje tytuł temu psalmowi. Pan wybawcą z wszelkiej niedoli. I myślę, że ten tytuł jest taki adekwatny do treści tego, tego psalmu. Tytuły, jak wiecie, tak samo rozdziały, numery rozdziału i wierszy nie są natchnione i one nie pochodzą z oryginałów. Ale są dodane z czasem do tego, aby nam było łatwiej, prościej znaleźć daną księgę, dane miejsce Słowa Bożego. Jest to nam pomocne. W każdym razie, akurat ten tytuł jest takim rzeczywiście oddającym treść tego psalmu. Pan wybawcą z wszelkiej niedoli. Ale nie chciałbym się zajmować jak powiedziałem, treścią, tym, tymi wszystkimi rodzajami ludzi, którzy to, tam są wymienieni. Chciałbym skupić naszą uwagę na tych trzech wierszach. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry. I chociaż w wierszu szóstym, trzynastym, 19 i dwudziestym ósmym ciągle powtarza się taki refren. Wołali do Pana w swej niedoli, a On ich wybawił. Wołali do Pana w swej niedoli, a on ich wybawił. I drodzy, kiedy czytam ten, ten psalm, to yy, czasami mielibyśmy ochotę powiedzieć: Tak, no dobrze im tak. Ale Bóg nigdy tak nie mówi. Tu jest coś powiedziane o Bożym charakterze, o Bożej naturze, o tym, kim Bóg jest w swojej naturze wobec swojego stworzenia, często zbuntowanego. Lekkomyślnego, lekceważącego Boże przykazania i Boże prawa. Kiedy w tym wszystkim znaleźli się w trudnych, oni wołali, i Pan ich wybawił, dlatego że jest dobry, że jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Ten wstęp do tego psalmu jest. Niezwykły ze względu na podkreślenie, na wywyższenie dobroci Boga i łaski, łaskawości Boga. I jestem zafascynowany, poruszony tym, niech mówią odkupieni przez Pana, niech go uwielbiają ci, których wyzwolił z ręki wroga. Tu jest napisane w tym tłumaczeniu, które mam z gnębiciela, inne tłumaczenia podają. Nieprzyjaciela albo wroga, to oznacza to samo. Trudno komuś wysławiać Boga, trudno komuś uwielbiać Boga, jeśli nie doświadczyłeś Jego łaski, Jego mocy. Pamiętam, przed moim nawróceniem zadawałem sobie pytanie: Za co ja Boga mam kochać? Co On dla mnie takiego zrobił? Dopiero jak zostałem skonfrontowany z Jego miłością, skonfrontowany z Jego dobrą nowiną, kiedy dotarłem do końca Ewangelii Łukasza i zacząłem czytać, że On został za mnie ukrzyżowany, to mnie totalnie złamało i zobaczyłem, dlaczego powinienem go kochać. Dlaczego powinienem go uwielbiać? A więc. Drodzy chciałbym, jeżeli już zapomnimy wszystko inne, wracając z tego nabożeństwa, żebyś wiedział, że Bóg jest dobry i Bóg jest łaskawy. On jest dobry i łaskawy i ta świadomość dobroci i łaskawości Boga w trudnych, różnych sytuacjach pozwala nam w pewnym momencie zwrócić się do Niego i zawołać o pomoc, o ratunek. Na który nikt z nas nie zasługuje. Zasługiwalibyśmy bardziej na sąd i gniew, ale wołamy do Boga pełnego dobroci i łaski, i On nie odwraca się w tym krytycznym momencie naszego życia, ale okazuje dobroć i okazuje łaskę. Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że On takim naprawdę jest: jest dobry i łaskawy. I nie są to jakieś grzecznościowe wyrażenia na temat Boga. On takim jest wobec swojego stworzenia. Stworzenia często, nieczęsto, stworzenia zepsutego, zgubionego. Ale On takim jest. Kiedy czytam Boże Słowo, Bóg nigdy nie traktuje człowieka przedmiotowo. Nie jesteśmy kimś tam nieważnym. Ale w oczach Świętego Boga ty i ja mamy ogromną wartość. Wiecie, mamy różnego rodzaju temperamenty i charaktery. Ale bardzo często, ja myślę, gro, tak przynajmniej z badań statystycznych wynika, że chyba 70-80% ludzi na świecie Boryka się z poczuciem swojej własnej wartości. Często w domach jest nam zaszczepione to, że jesteśmy do niczego, do niczego się nie nadajemy i nic w życiu nie osiągniemy. I nie kto inny, jak rodzice, tak mówią swoim dzieciom. Teraz może już nie, ale dawniej tak było. Ty nic nie osiągniesz, ty nic nie potrafisz, ty nic nie umiesz. I to niszczy poczucie wartości. W momencie kiedy swoje życie oddałem Bogu, uświadomiłem sobie, że w oczach Boga ja mam wartość. Tak wielką wartość, że Jezus oddał życie za mnie, przelał świętą krew za mnie. Nie jesteś byle kim. Nie jesteś traktowany w jakiś sposób przedmiotowy przez Boga. Ale podmiotowy, jesteś kim? Kimś za kogo Chrystus oddał swoje życie, dla którego Bóg ma cel. Gdybym zadał wam pytanie, wam, którzy już długo chodzicie z Panem, jaki jest największy cel w życiu człowieka odrodzonego? Co byście odpowiedzieli? Nie musicie mówić. Jaką odpowiedź byśmy dali? Myślę, że tym największym celem, o czym też objawia nam Paweł w liście do Efezan, jest to, aby człowiek, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, żył dla Bożej chwały. Amen. Abyśmy, człowiek, aby uwielbił Boga jako Boga i Pana wszelkiego stworzenia, jeżeli tego nie ma w naszym życiu, po prostu żyjemy w grzechu. To jest to mi. Minięcie się z celem, które Bóg wyznaczył dla każdego człowieka, dla swojego stworzenia. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował świat. Czyli ciebie i mnie, tam możesz wstawić swoje imię, tak Bóg umiłował. Ciebie i mnie, że syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drodzy, to Boża łaska i dobroć sprawiają, że Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Bo gdyby miał postąpić według naszych grzechów, nikogo z nas by tutaj nie było. Nikogo. Psalm 103 mówi, że Bóg nie pamięta nam naszych przewinień. On nie ma problemów z pamięcią, jak my. Bóg wszystko wie, ale oddala jak wschód od zachodu nasze przestępstwa. Dlaczego? Bo jest dobry, bo jest łaskawy, bo nie chce śmierci Twojej i mojej. Oto dał swojego Syna, który w nasze miejsce poniósł na krzyżu śmierć, abym przez proste zaufanie Chrystusowi, to, co dla mnie uczynił, mógł być zbawionym człowiekiem. Inaczej mówiąc, Bóg wychodzi do nas w swojej dobroci i łasce, nie chcę, żeby ktokolwiek zginął. Moi drodzy, jest dobry dla tych, którzy żyją dla niego, ale też jest dobry dla tych, którzy nie żyją dla niego, chociaż ich życie w grzechu doprowadzi ich do wiecznego zatracenia. To właśnie dobroć. Dobroć Boga, tak mówi nam Boże słowo ma i prowadzi grzesznika, takiego jak ty i ja, ma doprowadzić do skruchy, do złamania przed Bogiem, do odwrócenia się od wszelkiego grzechu. W psalmie 145 wierszu 9 czytamy. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi dziełami. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział: nikt nie jest dobry, tylko. Bóg, Bóg jest dobry, Bóg jest pełen łaski. W innym miejscu Pan Jezus mówi: Słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dobroć Boża jest tak wielka, daje chleb jednym i drugim, chociaż nie podoba mu się to, co robią niesprawiedliwi. Ale takie mamy piękne. Piękny fragment dotyczący dobroci Boga, list do Rzymian 2:4. Mówiący o dobroci Boga. Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Słuchajcie dobroć Boga. Nie jest tak jak łaska, nie jest przyzwoleniem do grzeszenia, do Lekceważenia Boga i Bożego Słowa. Ta dobroć i łaska Boga mają doprowadzić człowieka grzesznego, każdego z nas, przed oblicze Boga w uniżeniu, w upamiętaniu, odwróceniu się od własnych dróg i zaproszeniu Chrystusa do swojego życia. To, że tutaj dzisiaj jesteś, chcę Ci powiedzieć, to jest wyraz dobroci i łaski Boga. Mogliśmy się już nie obudzić. Wczoraj dostałem telefon, byli, kiedy byliśmy na ognisku. I tak patrzę, jakiś nieznany numer, i nie lubię odbierać nieznanych numerów, bo co chwila słyszę, czy chcę fotowoltaikę, czy nie chcę. <grywka> no ale. Tam było coś nagrane. 10 sekund to znaczy, że ktoś sobie zadał trud, żeby mi dać jakąś informację. I odsłuchałem, mówię, sprawa jest ważna, odzwonię później. Za chwilę znowu ten numer, mówię, tym razem odbiorę. Dzwoniła siostra w Panu. Nasi przyjaciele, On, ona i jej mąż były starszy zboru w Ustroniu, leży w szpitalu w Cieszynie i ona prosi o modlitwę. I prosi, żebym się skontaktował z nim. I zaraz później, jak tylko wróciłem do domu, dzwoniłem do niego. Mówił bardzo, bardzo słabym głosem. Ale dawał świadectwo. Mówi, ja już powoli odchodzę. Ale mówi, gdybym umarł, pastorze, gdybym umarł, to taki tekst jest w moim sercu, niech nikt za mną nie płacze. On ma świadomość, gdzie idzie i do kogo idzie. ja wie, bracie, on już mi kazał żonie powiedzieć słowa pożegnania, ja wie ty sam jej, powiesz jeszcze. To, że dzisiaj tu jesteś, że jeszcze otworzyłeś oczy, że jeszcze mogłeś w... nabrać powietrza, to jest łaska. To jest dobroć Boga. Pomyśl przez chwilę: gdybyś nie otworzył oczu, a do tej pory nie pojednałeś się z Bogiem, gdzie byś był? Nie masz świadectwa w swoim sercu, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem, bo nigdy Go nie uczyniłeś swoim Panem i Zbawicielem. Ale łaska i dobroć Boga sprawiły, że jesteś tutaj. Możesz słuchać Bożego Słowa, możesz wiedzieć o tym, że Bóg Ciebie miłuje, możesz wiedzieć o tym, że Jezus oddał za Ciebie życie i możesz odpowiedzieć albo nie odpowiedzieć. To jest ta straszna wolność, którą Bóg dał człowiekowi. Mogę słuchać Boga albo nie, z pełnymi konsekwencjami jednego i drugiego stanowiska, ale to jest ta dobroć i łaskawość Boga. Izajasz mówi w taki sposób: Pan mówi do swojego ludu w taki sposób: Tak mówi Pan, twój odkupiciel, święty izraelski. Ja Pan twój Bóg uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Twój ród byłby liczny jak piasek, a Twojego potomstwa tyle co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem. Bóg mówi to do swojego ludu. Mówi to z bólem serca. Tak jak często Bóg mówi do Ciebie i do mnie z bólem serca, należymy do Niego, ale nie zawsze słuchamy Jego głosu. Czasami gdzieś wykręcamy tą prostą drogę, aby gdzieś udać się swoimi własnymi ścieżkami. A Bóg mówi, gdybyś był zważał na moje słowo, na moje przykazania, nie traciłbyś pokoju, nie traciłbyś radości zbawienia, nie traciłbyś świadomości społeczności ze mną, ale dlatego, że lekceważysz, dlatego, że schodzisz z moich dróg, oto sprawiłbym, Żebyś ustawicznie był posilany. Sprawiłbym, żebyś był owocny przed moim obliczem, ale dlatego, że nie słuchasz mojego słowa. Popatrzcie, ile bólu w tym jest. Ile miłości i zatroskania w sercu bożym do ciebie i do mnie. I często to słowo mówi do mnie, gdybyś był zważał, miałbyś pokój jak strumień, a sprawiedliwość byłaby obecna jak fale morskie w twoim życiu. Myślę, że każdy z nas marzy o tym, kiedy należymy do Chrystusa, marzymy o tym, Panie, chcę być owocny dla Ciebie. Chcę wydawać dobry owoc dla Ciebie. Właściwie nie powinno być inaczej, bo przecież On wręcz oczekuje owocu od nas, tych, których zbawił, tych, których wykupił. Jezus mówi: Każda latorość powinna wydawać owoc, jeśli trwa we mnie. I ojciec oczyszcza, lato rośnie, abyśmy wydawali jeszcze większy i większy owoc. Zastanówmy się chwilę. Czy są rzeczy, dziedziny, których nie zważam na Jego słowo? Zastanówmy się, bo to sprawia, że tracę Jego błogosławieństwo, Jego obfitość błogosławieństwa, obfitość pokoju, radości w moim życiu. Bardzo w podobnym tonie mówi psalmista w psalmie 81. O gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael chodził moimi drogami, wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich, i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby Mu, a czas ich trwałby wiecznie, karmiłbym Go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym Go miodem ze skały. Może niektórzy nie lubią miodu i nie jest to dla nich zbyt dobra zachęta. Niektórzy nie lubią mleka, ale to jest wyraz błogosławieństwa, które Bóg obiecuje tym, którzy zwracają uwagę na to, co On mówi. Gdyby mnie mój lud posłuchał, chodził moimi drogami, co Bóg wtedy by zrobił? Poskromiłbym nieprzyjaciół ich. Słuchajcie, Izrael mógłby trwać cały czas przed obliczem Boga. Nie musiało się wydarzyć to, co się wydarzyło, że Bóg rozproszył ich na obliczu całej ziemi. Bóg im zapowiedział: Jeżeli nie będziecie mi posłuszni, wtedy ja was rozproszę. Wtedy będziecie się tułać z kraju do kraju. Ale wiecie, ta dobroć Boga, ta łaskawość Boga. I Bóg to zapowiedział Izraelowi. Odnośnie Izraela, w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi: Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże, mówiąc o Izraelu, że pomimo ich odstępstwa, pomimo ich rozproszenia, Bóg jednak pozostawi im cząstkę, która pozostanie zbawiona. Dobroć, łaskawość. Ale gdyby posłuchali, słuchajcie, ileż razy zastanawiamy się, gdybym podjął inną decyzję, gdybym wtedy się zdecydował, gdybym wtedy zrobił tak, jak Bóg powiedział. A dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Jak wiele straciłem i życia, i czasu, i możliwości. Niesamowite słowo, gdybym zważał, gdybyś zważał na moje przykazania. O, gdybyś posłuchał mnie, chodził moimi drogami. Moi drodzy, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, tam jest takie świadectwo dalej w tym Psalmie 81 wierszu 11: Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. Wiecie, nam się wydaje to mądrym, że my wiemy lepiej. My nie musimy słuchać tego, co Bóg mówi. My nie musimy słuchać tego, co tam w Biblii jest napisane. My wiemy lepiej. A Bóg mówi: Jeżeli tak chcesz, mogę cię pozostawić z zatwardziałości twojego serca. Możesz dalej tkwić w tym samym miejscu, ale muszę wam powiedzieć, to jest coś strasznego doświadczyć tego rodzaju sądu Bożego. Kiedy Bóg mówi raz i drugi i trzeci, a ja uporczywie tkwię w tym samym miejscu, nie reagując, tak jak lud Izraela, Bóg mówi: Zostawiłem ich w ich zatwardziałości. Niech postępują według zamysłu swojego serca. To jest coś strasznego. Biblia mówi, że kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest. Że On nagradza tych, którzy go szukają. Ale ten Psalm 107 mówi właśnie o takich ludziach, o takich ludziach, którzy gdzieś tam zboczyli, zbuntowali się, ale przez tą sytuację, w której się znaleźli, przypomnieli sobie o Bogu. Jak mówi nam polskie przysłowie: jak trwoga, to do Boga. Ja mówię: dobre przysłowie bardzo dobre przysłowie. I mówię tak, wielu ludzi nie odpowiedziałoby na wezwanie o pomoc, powiedziało: Dobrze ci tak, ale Bóg nigdy tak nie postępuje, bo On nie chce śmierci bezbożnego, On nie chce śmierci człowieka. I w tym psalmie cztery czy pięć razy jest wspomniane: wołali wtedy do Boga, a On ich wybawił, bo jest dobry, bo jest łaskawy. Bóg wyraźnie mówi przez Ezechiela: Nie mam upodobania w śmierci, śmiertelnika bezbożnego. Wezwanie do upamiętania, porzucenia grzechu, obietnica przebaczenia, odnowienia to jest to, do czego Bóg swojej dobroci nas wzywa. Mamy takie piękne słowo w Izajaszu 1:18-20, gdzie mowa jest o tym, choćby grzechy wasze były jak. Szkarłat. Będą bielsze nad śnieg. Będą bielsze nad wełnę białą. Inaczej mówiąc, Bóg mówi: Schodźcie, będziemy się prawować. Przyjdźcie do mnie, wyznajcie swój grzech, porzućcie go, a ja sprawię, że będziecie mogli wszystko rozpocząć od nowa. Oczyszczę was. Będziecie bielsi nad śnieg. Niezmierzona jest łaska Boża. I ta łaska i dobroć Boża wzywają nas, ludzi, do opamiętania. Ani dobroć, ani łaska nie są żadnym przyzwoleniem, nie są taką możliwością, jakby Bóg nam dawał w tej dobroci i łasce, że możemy żyć, jak nam się żywnie podoba. To nie. To właśnie dobroć i łaska wzywają nas do opamiętania. Dobroć Boża cierpliwość Boża. Ten brak pośpiechu ze strony Boga, aby dokonać sądu nad twoim i moim życiem, wyraża jego miłosierdzie. Ale jest wezwaniem: zrób porządek w swoim życiu. Charles Swindoll w swojej książce opisuje przykład młodego człowieka. Chodził do szkoły jak wszyscy chodzimy do szkoły, ale to był taki mały łobuz albo duży łobuz. Huligan. Wiecie, ulubiał wykazywać swoją siłę fizyczną na innych. Grał, kiedy grał w piłkę nożną, grał nie fair. Faulował. Nikt go nie mógł pokonać w zapasach. Lubiał życie na granicy. Lubiał pędzić motorówką poza toce, tam gdzie mieszkał. 100 kilometrów na godzinę rozpędzał i nocą i pędził na oślep tą motorówką. Jak się domyślacie, drodzy, Bóg go nie interesował. Sprawy duchowe go kompletnie nie interesowały. On był daleki od tego wszystkiego. I pewnej nocy rozpędzony swoją motorówką 100 kilometrów na godzinę uderzył w potężną falę. Rozbił motorówkę, poszła na dno. On cudem uratował się. Był poraniony. Dopłynął do jakichś przybrzeżnych skał, bardzo ostrych. Jego ciało było pocięte, bo te fale rzucały go i zrzucały z tych ostrych skałek. Był, mówią, jak go odnaleźli, to była kupa zakrwawionego mięsa. Ale wiecie, co się wydarzyło? Ten, który z Bogiem się nie liczył. Ten, który na Boga w ogóle nie zwracał uwagi. W tej całej sytuacji po raz pierwszy zaczął się bać. Mówi, krwawie, wszędzie, co próbuje się wdrapać na te ostre skały, jest rzucany przez fale. Pełno krwi wokół. Mówi, jak tylko rekiny wyczują krew, jest po mnie. Zaczął się bać. I po raz pierwszy w swoim życiu zaczął, nie wiem, czy on by to tak nazwał, ale zaczął się modlić. I mówi, Boże, wiem, że nie zasługuję na Twoją łaskę. Wiem, ale proszę Cię, jeśli mnie uratujesz, to moje życie będzie należeć do Ciebie i zrobię jeszcze większe poświęcenie nawet zostanę pastorem. Czyli uważał, że bycie pastorem to jest już największe poświęcenie. Wiecie, pięć minut od tej modlitwy płynęła łódź przybrzeżna, straży przybrzeżnej. I reflektor omiatał to wybrzeże. I zobaczyli, zobaczyli go tam na tych skałkach, walczącego o życie. Oni sami mówią, to była kupa zakrwawionego mięsa, oblepiony małżami. Z krwią to wszystko zmieszane. Przez jakiś czas przechodził rekonwalescencję. I ludzie, którzy go znali, zobaczyli ogromną zmianę w życiu tego człowieka, tego chuligana, tego nieliczącego się z nikim i z niczym młodego człowieka. I to było potężne świadectwo, co Bóg może uczynić z człowiekiem, z jego sercem złym. No ale wiecie, jak doszedł już do siebie, jak już wyszedł z tego szpitala, To jakoś bardzo szybko zapomniał o obietnicy złożonej boku. Lubiał te stare rzeczy: rozrywka, alkohol, dziewczyny. I chociaż sumienie dawało znać, on w tym tkwił. I pewnego razu pijany, wsiadł do samochodu i zderzył się z potężnym betonowym słupem. Wyleciał przez przednie okno samochodu. Rozwalił całą lewą część twarzy. Wyobraźcie sobie, że przeżył. I to był taki ostatni głos Boga do niego. I on wtedy przypomniał sobie, co obiecywał Bogu. Pokutował Skończył szkołę biblijną, a później głosił innym Chrystusa. Powiem Wam tak: gdyby Bóg miał postąpić z nami według naszych grzechów, nie byłoby dla Niego ratunku. Gdyby Bóg miał postąpić z Tobą i ze mną według naszych grzechów, nie ma dla nas ratunku. Ale dlatego, że Bóg jest dobry, Bóg jest pełen łaski. I niech mówią, odkupieni i wybawieni z ręki nieprzyjaciela, niech mówią, niech głośno oznajmują, jak dobry i łaskawy jest Bóg. I on mówi, jakiegoś, jakiś czas temu dowiedziałem się, że zmarł, ale resztę swojego życia poświęcił Bogu, aby innych innym świadczyć o Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu, o Bożym zbawieniu. Niech mówią: odkupieni przez Pana. Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Ci, którzy są wyraźnie odkupieni. Czy wiecie, bracia i siostry, dzisiaj wspominaliśmy, jak drogo zostaliśmy kupieni nie materialnymi środkami srebrem i złotem ale drogą, świętą, krwią Jezusa Chrystusa. To właśnie przelana krew Chrystusa wykupiła nas, spłaciła nasz dług wobec świętego Boga. To ty i ja powinniśmy wisieć na krzyżu, ale Chrystus za nas oddał swoje życie. On poniósł karę i sąd. I znowu mogę wyjść na wolność. Tylko dlatego mogę wyjść na wolność. Może mi być przebaczone, tylko że to ja podejmuję decyzję, ty podejmujesz decyzję, czy chcę wyjść na wolność, czy chcę dalej pozostać w swoim grzechu. Posłuchajcie, jak wielka cena odkupienia, jak wielka wartość odkupienia. Co mówi Boże Słowo na ten temat? I mówię tylko o jednym źródle oczyszczenia i odkupienia, o jednej osobie, która dokonała tego odkupienia, którą jest Jezus Chrystus i jego przelana święta krew. Gdyż wszyscy zgrzeszyli, są darmo usprawiedliwieni z łaski, jego przez odkupienie w Chrystusie, Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że cierp w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Zwróćmy uwagę: Bóg ustanowił ofiarę przebłagalną we krwi swojego Syna Jezusa Chrystusa, którą przelał na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu. Inne miejsce mówi tak: w Nim mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski jego. Pamiętacie, że w Egipcie to krew baranka paschalnego chroniła lud Izraela przed sądem i gniewem Bożym, który przechodził przez Egipt. Efezjan 2:13 mówią tak: ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Popatrzcie, już nie jesteśmy kimś dalekim dla Boga. Nieznanym, on zna każdego z nas, każde swoje dziecko po imieniu. I staliśmy się bliscy przez właśnie krew. Odkupieni przez krew, pojednani przez krew, bliscy przez krew Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr tak pięknie to zapisał, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi. Srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą, krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Słowo Boże nam mówi wyraźnie: bez rozlania krwi nie ma przebaczenia. Nie ma przebaczenia. Popatrzcie, Zastanówmy się, na czym budujemy pewność odnośnie swojego zbawienia i wieczności. Jeśli budujesz w oparciu o swoje uczynki, o swoją dobroć, o to, co tym zrobiłeś, to chcę ci powiedzieć, poniesiesz ogromną porażkę, bo jest tylko jedyne źródło usprawiedliwienia, pojednania, oczyszczenia, które jest we krwi Jezusa Chrystusa, którą przelał na krzyżu Golgoty. Nie ma żadnej innej podstawy dla Twojego i mojego usprawiedliwienia, obmycia z grzechów, czy też pojednania z Bogiem. Jak ważne jest, żebym zważał na Jego Słowo, na Jego przykazanie. I ta krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa, jak pisze apostoł Jan w swoim liście, jeśli zaś chodzimy w światłości, krew Jezusa, Chrystusa, syna jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A objawienie mówi temu, który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych swoją krwią. Drogo zostaliśmy wykupieni. A więc wysławiajmy Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy są odkupieni przez Pana, ci, których wykupił z ręki wroga, niech mówią o Jego dobroci, o Jego łaskawości. Drodzy, za chwilę będziemy mogli to zrobić, kiedy będziemy modlić się do Boga. Oto jest czas, abyśmy dawali świadectwo, dziękczyn, wyrażali nasze dziękczynienie i chwałę gdyż staliśmy się przez tą krew Jezusa bliscy naszemu Bogu, naszemu Zbawicielowi. Ostatnie miejsce, dlatego mowa jest o Bogu, może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego, przez Jezusa, przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Dlatego może zbawić. Jesteś Bożym Dzieckiem. Oddałeś mu swoje życie, pokutowałeś szczerze z tą świadomością, że grzech w Twoim życiu zabiera ci społeczność z Bogiem. Jesteś w niewłaściwym miejscu, ranisz Boże Serce i potrzebujesz teraz prosić Boga o przebaczenie. Masz tą świadomość? Gdyby mój lud zważał, gdyby lu ludzie słuchali tego, co Bóg mówi, Bóg, Bóg zatroszczy się o nasze teraz, o nasze jutro i o naszą wieczność. Pochylmy nasze głowy. Możemy dzisiaj jako ci, którzy należą do Pana, zastanowić się i powiedzieć: Panie, pokaż mi miejsca w moim życiu, sytuacje, sprawy. Gdzie nie zważam na Ciebie, ale chcę to zmienić w moim życiu. Chcę słuchać Twojego słowa i chcę posłuchać Twojej rady, aby, mu, aby pokój Twój, obfitość Twojej radości wypełniała moje wnętrze. Ale jeżeli nigdy nie pojednałeś się z Bogiem, nigdy nie powiedziałeś: Jezu, jestem. Jak ten młody człowiek, zgubiony, grzeszny, i proszę cię, przebacz mi i przyjdź teraz do mego serca. Możesz to teraz uczynić, gdyż dobry i łaskawy jest Bóg. Modlę się, żeby twoje serce, nasze serca, były dotknięte Jego miłością i Jego prawdą, aby były skruszone przed Jego obliczem, abyś mógł z głębi serca powiedzieć: Jezu, przyjdź. I zbaw mnie, przebacz mi, daj mi życie wieczne, daj mi pewność zbawienia. Moi drodzy, zanim powstaniemy i zanim będą mówić odkupieni przez Pana i wyrażać chwałę i wdzięczność, chciałbym zadać pytanie: czy jest ktoś na tym miejscu, który chce swoje życie teraz powierzyć w ręce Jezusa i uznać w nim swojego Pana i zbawiciela? Jeżeli tak, możesz podnieść swoją rękę tam, gdzie siedzisz, i powiedzieć tak, ja chcę iść za Tobą Jezu, ja proszę Cię o przebaczenie, proszę Cię o oczyszczenie i proszę Cię, abyś przyszedł do mego życia i był Moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli ktoś taki jest na tym miejscu teraz, dotknięty Jego dobrocią i łaską, Jego Słowem, bo wiesz, że nie masz zbawienia i nie masz nie jesteś pojednany jeszcze z Bogiem, nie zaufałeś Chrystusowi, możesz to uczynić. A więc zadam pytanie jeszcze raz. Czy ktoś taki jest, możesz podnieść swoją rękę, aby powierzyć swoje życie Bogu? Hallelujah. Czyńmy to szczerze, z pełnym oddaniem. Niech cię Bóg błogosławi. Czy ktoś jest jeszcze, który chce to uczynić? Bóg jest obecny na tym miejscu. Drodzy, powstańmy teraz. I teraz możemy też Boga uwielbić, bo dobry i łaskawy jest Bóg. Czy chcemy? Tam jest wyraźnie napisane, niech mówią odkupieni, ci, których wybawił z ręki nieprzyjaciela. Jest czas teraz dla nas, abyśmy Boga uwielbili podziękowali, wywyższyli Jego imię. Amen.